A żeby tak było, to trzeba zrobić to, jak my robimy to, zrobiliśmy to w rynku Wierzbicy, mianowicie założyć monitoring. To jest niedroga rzecz, już wkrótce będzie zainstalowany, bo rzeczywiście w rynku też jest dużo takich zachowań nieprawidłowych, a głównie jeżeli chodzi o kierowców. Dużo zgłoszeń takich było. Także jeszcze dodam, że to jest z funduszu sołeckiego i niewielkie pieniądze, żeby to mieć na uwadze. Proszę pan wybrać. Ja myślę, że tak tutaj pan radny urbański poruszył bardzo ważną rzecz właśnie do kontaktu strzelnicowych, bo dla mieszkańców to też jest, to ta informacja jest, a co, przecież on cały czas nie odbiera i ten telefon tak traktują, ale jeżeli wśród swoich wyborców, wśród swoich swojego środowiska będziemy to rozpowszechniać, to ten telefon będzie używany. Natomiast, no, panie przewodniczący, no pan tutaj raczej zażartować, ale ja myślę, że to jest trudna sprawa policji, bo policja wiadomo, przez lata była to trochę inna służba. W tej chwili policjanci mają troszeczkę, już na pewno te zadania są takie bliżej zbliżone do ludzi, do ludzkich problemów. No i to, że z tego sprawozdania tych przestępstw nie jest za dużo na terenie gminy Wierzbica, a poprawia się ta statystyka, to myślę, że to jest budujące i poprawia się też wykrywalność. Wiadomo, że nigdy to nie będzie idealem jest zmierzać do 100%, ale niestety idealem, kiedy chyba profilaktyka jest też ważniejsza. Dlatego panie kierowniku, panie komendancie, bardzo nam miło tutaj, że pan Wierzbicy podjął te służby. Mam nadzieję, że te zamierzenia, które pan sobie zakłada i te statystyki będą się poprawiały, a zgłoszeń już nie będą potrzebne zgłoszenia, to by było najważniejsze. Wykrywalność. To by było super rzeczy i to w tym kierunku już zmierzają. Także ja dziękuję za przedłożone sprawozdanie. No i mam nadzieję, że pana praca tutaj przyniesie wiele satysfakcji. Dziękuję ogromnie. Ja jedno zdanie, ja nie żartowałem, chociaż żartobliwie to wyglądało, bo sprawę monitoringu, a więc dokumentowania pewnych zachowań powinno się coraz bardziej upowszechniać. Jako, że te sprzęty są coraz tańsze i coraz powszechniejsze, nawet kierowcy powszechnie w samochodach mają kamery i nagrywania, a to jest dowód także w sądzie czy w postępowaniu. Powiedziałem to w formie trochę żartobliwej, ale z pełną powagą, żeby to mieć na uwadze. Ja mówiłem o tym zdjęciu, które trzeba dostarczyć do zgłoszenia i to traktowałem jak... Z kamery to jest zdjęcie. Dobrze. Dziękuję panu komendantowi, czy dobrej asymilacji w naszym środowisku i jak najmniej roboty. Następnie poproszę pana prezesa Gminnej Straży Pożarnej, pana Jęczyńskiego. Również nie czytanie, tylko tak. Co pan uważa za najważniejsze? Na terenie gminy u nas działa w tej chwili 7 jednostek OSP. 6 jednostek są to jednostki, które posiadają samochody. Jednostką wiodącą jest jednostka OSP Wierzbica, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest najlepiej wyposażona z tych jednostek. Posiada sprzęt ratownictwa technicznego, sprzęt ratownictwa medycznego, aparaty odbiorowe. Jedna jednostka została typem, która jest bez samochodu, bez strażnicy, jest to jednostka OSP Ruda Wielka. Ale jednostka ta współdziała z jednostką OSP Rzeszów, gdzie druhowie biorą udział razem w akcjach wspólnie z jednostką OSP Rzeszkowie. Między innymi sołtys OSP Rudy. W ubiegłym roku w jednostki OSP z terenu gminy były dysponowane 203 razy do zdarzeń na terenie gminy, w tym 131 do gaszenia pożarów. Pozostałe to są miejscowe zagrożenia, czyli powalone drzewa, skutki wichur, wypadki drogowe. Duże zagrożenie na naszym terenie jest to wypalanie traw, szczególnie na terenie byłej cementowni. Wywożenie śmieci tam, to jest już masowe, opon, śmieci, wszystkiego podpalanie, to jest duży odsetek.
wszyscy duchowie, którzy biorą udział w akcjach, muszą mieć sprawę szkolenia. Przeszkolenie podstawowe przynajmniej, to jedno obsługi sprzętów do szkolenia następnego etapu. Ubezpieczenie, kompletne obmundurowanie. Jednostki typu S posiadają to obmundurowanie zabezpieczone do wyjazdu do podstawowych działań. W ubiegłym roku jednostki pozyskały spoza terenów, spoza funduszy gminnych, pozyskiwały środki zewnętrzne. OSP Wierzchnica zabezpieczyła 13 827 zł. I z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 25 tysięcy, jednostka OSP Rzeczków zabezpieczyła 9999 zł i 6150 zł. Są to dotacje celowe. Za te środki to nie są pieniądze przelewane na konto, to są dotacje, za które mamy kupić określony sprzęt. Dziękuję, przepraszam. I to było w skrócie wszystko. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, kto chciałby zabrać. Radny Urbański. Proszę zapytać, jaką grupę posiadamy w tej chwili w naszej Ochotniczej Straży Pożarnej młodzieżowców? W całej gminie? Czy w Wierzchnicy? No, mówimy sprawozdanie z chyba całej gminy. Prosił. Z całej gminy członków MDP wykazanych w sprawozdaniach jest 28 członków MDP. A czy mamy na rozbicie, jakie to jest rocznikowo, czy... No to jest wiek do 16 lat. Do 16 lat. Do 16 lat. A najmłodszego? Statutowe jest od 10 do 11 lat, zależy jak tam statut jednostka przyjęła. Od 10 do 16 lat jest to drużyna młodzieżowa. Z jakiego obecną w Polsce Wierzchnica jest pierwsza grupa to jest dziecięca grupa strażacka. Dziecięca. I na statut to pozwala, to mamy taką siaczkę od lat 5 do 10 do 12 i drugą grupę od 12 do 16. W pierwszej grupie to jest siaczków jest około 14 osób. 14 osób dziecięcych. I gdzieś około 12 osób MDP, czyli 12-16. To rozumiem, że tych 28 osób. Ale to jest to zajęcie, bo skoro. Plus to jest tych 14. Tysięcy. Ale to jest skoro zajęcie z ubiegłego roku. Także mimo od tego roku to. Rozumiem, że grupa tych dzieciaków najmłodszych umundurowanie już posiada, czy dopiero będziemy coś tam. Znaczy się, my żeśmy ze środków własnych OSP dzieciaków umundurowali. Radna Boskowicz, proszę. Ja mam taką prośbę do pana komendanta Grzegorza, żeby po prostu, nie wiem, odcelował radnym to sprawozdanie, bo my nie mamy w dokumentacji dołączonego, żeby każdy radny miał po prostu do wglądu. Nie mamy. Nie mamy. Dziękuję. Już jest. Aż może ja. Proszę, radny Majewski. Ja chciałbym tutaj pana przewodniczącego komendanta zapytać, które jest 6 jednostek w gminie Wierzchnica, ile które wyjeżdżają do Wierzchnicy? W ubiegłym roku czy za ten rok? No, za 16. Za 16 rok. Jeśli chcecie ogóły, czy rozbić to nadążanie? Na cały rok w ogóle. Ale mówię, na pożary, na zdarzenia, to jest całe rozbicie, to nie? Także ogólnie. Ogólnie. Wierzchnica w ubiegłym roku miała wyjazdu 130. To Wierzchnica. Tak. Jednostka Wierzchnica Kolonia 23. OSP Łączany 15. OSP Porany 13. OSP Rzeszków 34. OSP Zaleśnice 11. W ubiegłym roku. Jeśli dla informacji możemy zamknąć ten kwartał do dnia dzisiejszego, też mogę Państwu radnym przedstawić, jak się sytuacja przedstawi. Od 1 stycznia tego roku do dnia dzisiejszego ogólne zdarzeń było 119.
Na całą liście. Za Leśnicę wyjeżdżali raz, Porany 2, Łączane 8, Wierzbica Kolonia 17, Rzeszów 28, Wierzbica 63. Ile Wierzbica? 63. Od 63 musieli odjąć 13 zdarzeń fałszywych. Fałszywe to były związane są z alarmami monitoringu przeciwpożarowego na DPS. W tym roku rzuciliśmy u nich 13 razy na dołku na osiedlu, tylko dwa były uzasadnione, ponieważ nie można pomienić, jeśli ich para wody. I tu jest problem, mamy taki ogólny, bo to jest budynek w stopniu zagrożenia pożarowego 2. Za automatu, jeśli się włącza alarm człowieka, wiadomo, za rozporządzenie komendanta głównego jest takie, że minimum jeden samochód, dwa musi wyjechać. To są alarmy fałszywe, tak zwane. Ale Komenda Miejska już wystosowała swoje pisma do tych obiektów, tak jak na terenie miasta Radomia i miasta, że muszą jakieś działania podjąć. Działania to z naszego punktu widzenia takie są na tych DPS-ach, że jest za mała liczba opiekunów. To jest nieufilmowanie tych podopiecznych, to jest ten problem, tak? A my po prostu działania musimy podjąć. Średni czas dojazdu, jak statystyki nam pokazały, na terenie miasta Radomia jest do 5 minut, na terenie powiatu od chwili zgłoszenia jest podjęte działanie przy jednostce na miejscu do 8 minut. To jest widoczne. Tak są statystyki z bazy danych w Komendzie Miejskiej. Proszę. Jeśli jakieś pytania jeszcze pozwolę. Może właśnie może ja bym te zdarzenia, te fałszywe alarmy, a w szczególności w tym DPS-ie, bo rozmawiałem tutaj, akurat to zupełnie przy okazji z panią dyrektor. I ona sama chyba już miała dosyć tych kilka alarmów. No nie wiem, bo ostatnio też tu podjechałem wczoraj, bodajże tu fałszywy, ale podjechałem, co się tam dzieje, akurat byłem w samochodzie. No czy mówi tutaj pan komendant, że miasto, że powiat podejmie tam jakieś kroki. Co można w tym przypadku zrobić? Bo wiadomo, że on jest fałszywy. No, generalnie rzecz biorąc, jeżeli bo to jest połączone bezpośrednio ze względu na rodzaj świadczonych usług, połączone bezpośrednio z powiatową jednostką, co z tym panem zrobić? Że wciśnięcie guzika automatycznie powoduje wozu. Po rozmowie w Komendzie Miejskiej, Komenda Miejska dostępuje z pismami do tych obiektów, to nimi zarządza. I dojdzie do tego, że jeśli te alarmy będą nieuzasadnione, będą zwracać koszty. Tak słyszę z innych województwach. Tym, który jest na osiedlu, to były alarmy są takie, że po prostu pod obiekty sami wyłączają. Podchodzi, pyknie, i wyjdzie. Ale to jest specyficzny, myślę, dom, także. W nocy na całym budynku tutaj na DPS-ie jest na 3 piętra Panie komendancie, czy w ubiegłym roku były takie zdarzenia fałszywe w DPS-ie? Może nie. No więc tutaj jest 13, a mamy pierwszy kwartał 63 zdarzenia wyjazdu, z czego 50 uzasadnionych, no a 13 do tego samego, no to coś jest nie tak. Nie mówiąc już tutaj, że myślicie, że ochotnicy muszą dobiegać, dojeżdżać. No się powiem dla ciekawostki. Powiem dla ciekawostki, na osiedlu w tym miesiącu byliśmy około chyba 6 razy. Ostatnim było zdarzenie 10 kwietnia. Jeden podopieczny wyjechał na 2 tygodnie do domu. Był spokój, wrócił. Pozwolą Państwu, że dwa zdania. Właściwie bliżej znam tylko OSP Wierzbicy, bo na miejscu i chciałbym tu publicznie powiedzieć,
o bardzo dużym wkładzie strażaków z OSP Wierzbica, głównie w sprawy remontowe, a także inne działania mające na celu upiększenie. Dużo pracy włożyli przy remoncie Betanii chociażby, no i w tej chwili przy remoncie strażnicy. Kto tam jest dalej, to tego nie widzi, ale my będąc na miejscu widzimy to często od rana do wieczora i za to trzeba publicznie tu podziękować. Natomiast jeżeli chodzi o te fałszywe alarmy, rzeczywiście ja widzę oba w tym domu pomocy społecznej przedwczoraj lub wieczorem. Czasami przyjeżdżają 2-3 samochody, co? Albo ktoś papierosa zapalił, czujka wykryła, no co? Jeżeli jest fałszywe zgłoszenie do pogotowia ratunkowego, to wystawia się komuś rachunek 500 zł. A to, a co gmina zapłaci? Coś z tym trzeba zrobić, a jedno zrobić. Za każdy przyjazd fałszywy 500 zł. Tylko komu? Proszę? Dyrektor domu pomocy społecznej jako kierownik jednostki. Ze swoich pieniędzy z wypłaty. Nie, też nie można. Zakład. Trzeba wziąć na inne systemy zabezpieczenia, na przykład te gruziki, które są na wysokości takiego chorego dziecka trochę wyższe. Ale oni są wysocy. I pozabezpieczać to bardziej na to, to jest złożona, to jest bardzo złożona specyfika i to nie można także zrobić w chodzie. Dlatego się nazywa to mówicie społeczne. Panie przewodniczący, ja bym sam pański za może kamerę na tym przycisk. Tak, dziecku zapłaci. Kamerę na ten przycisk, jak pan przewodniczący mówił. To jest sprawa dyrektora, bo dyrektor do nas za to odpowiada. I koniec. Jak to zrobić? Jego sprawa. Jeżeli mogę, bo to taka przyjemna rzecz, ponieważ część tej młodzieży, część tych dzieci przebywających w domu pomocy społecznej, bo ja rozumiem, że z tych 13 fałszywych alarmów, to gro jest tu na osiedlu, tak? Tak, tak, 9 było na osiedlu. Czy 10, a 3 na domu, tak? Na domu, w ciągu roku. Ale skupmy się, na tej, młodzieży. A może, nie wiem, część z tych młodzieży funkcjonuje i jest komunikatywna, bo to są różne przypadki. Ja nie wiem, może dobrze byłoby pogadanie, czy była jakaś próba czegoś takiego zrobienia i czy to skutkuje jakimiś karami, no bo coś trzeba zrobić. No, to są też, oni też chodzą do szkoły i mają zajęcia indywidualne, część z nich, która jest jeszcze objęta obowiązkiem szkoły. Więc może warto by było, żeby zrobić jakieś tam dla nich typowe spotkanie i zamiast tych wyjazdów pojechać na 2 godziny, ale takich wyjazdów, żeby oni mieli okazję teraz zobaczyć te samochody. No bo coś jest nie tak, no ktoś walcza, przyjeżdża na kogutach, to fajna rzecz, jeszcze wyje, nie? Proszę rozważyć jeszcze taką sytuacją. Zmiana tego umiejscowienia, tego guzika, to też chyba nie do końca o to chodzi, żeby on, bo nie daj Boże, jak się coś stanie, to ze względu bezpieczeństwa to musi być na odpowiedniej wysokości, a nie szukać stołka, żeby guzik włączyć, jak jest, a faktycznie zdarzenie ma na to przynajmniej czas. Ale w każdym razie jest jakiś problem, dotyczy jednej jednostki i chyba warto tutaj czy z dyrekcją porozmawiać, żeby to wyeliminować. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to dziękuję panu prezesowi, panu komendantowi. Panie komendancie, przekazać te podziękowania drugą strażakom. I ogłaszam 10 minut przerwy.